Droga do sukcesu wydaje się być skomplikowana, jednak przedstawiana przez takie osoby jak Dawid Piątkowski jest tuż pod naszym nosem. Jak on to robi? Rzuć szkołę, weź kredyt i zbuduj bliźniaka. To właśnie recepta na sukces Dawida Piątkowskiego. To autor kilkunastu książek, deweloper, przedsiębiorca, ale również gwiazda social media. I serio też jestem milionerem. Jego postać jest niezwykle kontrowersyjna w różnych społecznościach. Jedni go lubią i chcą iść w jego ślady, inni śmieją się z jego podejścia do życia, a jeszcze inni uważają go wręcz za szkodliwego. I to pytanie też trochę do ciebie. Jak ty uważasz? Co ty myślisz o Dawidzie Piątkowskim? Jestem mega ciekawy, więc napisz w komentarzu. Ja oczywiście powiem też swoje zdanie i co myślę o tym wszystkim. Dawid to osoba, którą pewne osoby wrzucają do tej samej kategorii, co wszystkich sprzedających sukces. Bez rozwoju jesteś w dupie. To grupa ludzi, którzy opowiadają o tym, że bogactwo, niezależność finansowa i spełnienie w życiu to rzeczy, które można osiągnąć prostymi krokami. Bajer polega na tym, żeby uwierzyć, zobaczyć niewidzialne. Wtedy jesteście w stanie osiągać rzeczy niemożliwe. Często zaznaczają, że jest to duże ryzyko, które tylko nieliczni potrafią podjąć. Przy tego typu zachęceniach znaleźć możemy nie aż tak schludnie ukryte zaproszenia do kursów, które w promocyjnych cenach kosztują nawet i pensję minimalną. Ale przecież czy da się dać cenę bogactwu, które starczy do końca życia? No właśnie, i to jest dobre pytanie. Według mnie Dawid taką osobą nie jest. I to z bardzo prostego powodu. To, co mówi, jest zbyt proste. O czym to niby świadczy, że nie jest to jego główny przekaz, coś, co chce przekazać ludziom, którym faktycznie chce zaoferować swoje usługi mentoringowe. Hasło rzuć szkołę, weź kredyt i zbuduj bliźniaka jest łatwe do zapamiętania, niesie się niezwykle mocno po całych social media, a co ważniejsze, bardzo intryguje. Myślę, że to nie tylko to intryguje, bo cały też związek czy relacja, którą aktualnie ma z Anną Skórą, czyli What Anna Wears, też intryguje i mnie zastanawia czasami właśnie, jak to jest, że jeszcze wcześniej, kiedy nie był za nią, jego social media nie wybiły tak mocno, a dzisiaj jeszcze to mocniej podkręca, w sensie mocno to wykorzystuje. W ogóle tutaj temat hejtu, o którym na pewno będziemy też dzisiaj mówić i rozmawiać, to ja bym chciał porównać trochę do takiej wygranej w totolotka, czyli jak ludzie, którzy nie zarabiają dużo, wygrają, nie wiem, miliony, to po kilku latach później staczają się na dno i w ogóle są bankrutami i jeszcze gorzej jest u nich niż przed tą wygraną. Z hejtem bym powiedział, że jest tak samo. Myślę, że nie każdy w mediach społecznościowych jest w stanie unieść ten hejt, ale Dawid bardzo mądrze to rozgrywa, więc to jest bardzo ciekawe. No i właśnie, że dla niektórych może to być za dużo, może nie udźwignąć, a Dawid nawet to podjudza jeszcze bardziej i wykorzystuje właśnie ten cały hejt i całą otoczkę, która wokół niego się aktualnie tworzy. No bo z podstawową wiedzą z finansów można wywnioskować, że nie ma szans, że byłoby to coś tak prostego. Samo otrzymanie kredytu na takie cele jest po prostu ciężkie, zwłaszcza jeśli postanowiliśmy dla niego rzucić szkołę. Dlatego też czujemy zachętę, by kopać głębiej i posłuchać, co Dawid ma do powiedzenia, jak tłumaczy swoje rady. Podzielę się teraz z wami takim mentalem, gdzie sam bardzo chciałbym go usłyszeć, jak zaczynałem. A wtedy jesteśmy zderzeni z czymś dużo większym niż tylko trzy kroki do osiągnięcia sukcesu. Mamy kursy, książki i wywiady, gdzie przekazywana jest ogromna dawka wiedzy. I to takiej konkretnej, która faktycznie może nam pomóc na przykład w załatwieniu kredytu. Trudno mi ocenić, jak bardzo przydatne czy dobre są te porady, jednak nawet sama ilość materiału robi wrażenie. Do tego można wtedy poznać Dawida jako człowieka, a to też jest spore zaskoczenie, bo widać pewną zmianę. Z człowieka, który wydaje się oferować niemożliwe rozwiązanie na każdy problem, staje się on po prostu normalnym człowiekiem, co prawda zdolnym przedsiębiorcą, deweloperem i człowiekiem z dużą motywacją, ale jednak takim samym jak wszyscy inni, bez wyświechtanych frazesów. Ten dzień jest dla mnie niesamowicie ważny. Widać, że ma pasję, którą są na przykład treningi, co widać też po jego sylwetce. Dodatkowo jest w nim widoczna bardzo duża satysfakcja z wykonywanej pracy i chęć do dzielenia się wiedzą. Bo z tego, kim jesteśmy, dopiero wynika to, co osiągamy. Więc czemu cała ta otoczka z bliźniakiem? Czemu te wszystkie wypowiedzi o inwestycjach, kontrowersyjne teksty,
o po prostu wzięciu kredytu, czemu całe to przechwalanie się, ile to pieniędzy się nie zarabia i ile zdobyło się jedną inwestycją. Ile zarobiłem za ostatnią godzinę pracy razem z Kasprem Piekiełko? Odpowiedź jest banalnie prosta, bo to przyciąga uwagę. Czy tego chcemy, czy nie, jest pewnego rodzaju pociąg do tego typu osoby. No i jest to treść, która bardzo się nosi. Wiele osób chce to skomentować, wytknąć głupotę, brak wiedzy czy świadomości, a to jest darmowa reklama, którą można dodatkowo przedłużyć. No właśnie, bo to tutaj zaczyna się ten temat hejtu i osoby, które są świadome, tak jak właśnie Dawid, bardzo mądrze wykorzysta wiedzę o hejcie i o tym, że to mu pomaga. Tak naprawdę im więcej tego hejtu, tym więcej sprzedanych książek w Dawida sklepie. Nie będzie chyba sekretem, że zazdrość to potężne narzędzie i to często ona jest tym napędem do roznoszenia się tego typu treści. No bo jak to tak zrobić trzy rzeczy i zarobić na tym miliony? Dla ludzi to nierealne i niemożliwe. A właśnie to powoduje, że chcemy krytykować, bo uważamy, że skoro dla nas jest niemożliwe, to dla wszystkich też. A proponowanie takich rzeczy będzie zabawne i głupie. No i czasami się zastanawiam właśnie, czy ja może też powinienem wchodzić w bardziej kontrowersyjne rzeczy, bardziej oceniać, bardziej wchodzić właśnie w takie tematy kontrowersyjne. Dzięki temu dotrę do szerszego grona. On na przykład był u Vibrosów. Mi się tak marzy być u Vibrosów, a nie byłem, no. Bo gdzieś z tymi treściami chcę docierać do starszego grona odbiorców, a on jednak dotarł do młodszego, na przykład takim TikTokiem i teraz zjada ten tort. Czy Dawid Piątkowski faktycznie posiada miliony i zarabia w miesiąc setki tysięcy na sprzedaży nieruchomości i książek? Może tak, może nie. Serio, też jestem milionerem. No i właśnie tutaj też bym dodał od siebie, że widziałem jego wywiad z Vibrosami i tam mówił, że zarabia około 50 tysięcy złotych na tej wiedzy z rozwoju osobistego, to było 6 miesięcy temu, powiedzmy, że mu zostawało około 25 tysięcy. Myślę, że dzisiaj z całą tą otoczką, tym jego wystrzałem takim wizerunkowym, związanym też z relacją z Anią, to myślę, że to jest około pewnie 75 tysięcy albo 100 tysięcy. Ludzie sami nawet kupują książki, żeby sprawdzić, czy ona naprawdę jest dobra, albo czy naprawdę jest niedobra. Chociaż podobno te książki są polecane. No, ale to nie jest w żaden sposób istotne dla postaci, którą kreuje. Inna sprawa, że to rzeczy, które nie sposób sprawdzić, nie pytając się wprost. Ale nawet jeśli nie są to tak gigantyczne kwoty, to cały czas są one duże i przewyższają średnią krajową. No i działają na wyobraźnię, a o to przecież w tym wszystkim chodzi właśnie. Sprzedając swoje usługi mentoringowe, pomysły na biznes czy pomoc w tworzeniu własnego biznesu, trzeba umieć przedstawić sukces, zainteresować kogoś. Wystarczy, że wśród kilku tysięcy osób, które obejrzą śmieszne filmiki ze zbudowaniem bliźniaka, tylko kilkanaście wejdzie na stronę, kupi książkę czy obejrzy wywiad, by już można było mówić o sukcesie. No właśnie, a tutaj nie mówimy o kilkunastu czy kilkudziesięciu, a o kilku tysiącach, jak on sam mówi właśnie w wywiadach czy rozmowach. Czyli takie słynne, sprzedaj 1000 szkoleń za 1000 złotych i masz 1000000 złotych. Z tych kilkunastu osób kilka faktycznie skorzysta z tych porad i ułoży sobie życie, pomagając sobie, ale i też Dawidowi, bo będą niejako mieli u niego jakiś dług. A patrząc na cyfry i zainteresowanie wokół jego osoby, śmiało możemy podejrzewać, że takich osób jest dużo, dużo więcej. Dzięki temu może on stworzyć coś, co jest bardzo opłacalną rzeczą. Chodzi tu o niewielkie, ale bardzo ambitne i oddane grono, które podążą za przykładem swojego idola, w tym przypadku Dawida. Myślę, że to już nie mówimy o niewielkim, a ogromnym gronie ludzi. Więc ja nie chcę tego w żaden sposób oceniać, czy to jest dobre, czy niedobre, bo ogólnie ocenianie marki osobistej, czy jest dobra, to wynika z tego, ile sprzedaje, przynajmniej dla mnie. Dzisiaj właśnie ten hejt, ta kontrowersja najlepiej się po prostu sprzedaje. I myślę, że dopóki hejterzy tego nie zrozumieją, to wciąż będą dawać więcej takim osobom jak Dawid. W pewien sposób chcieli oni uwierzyć, że jest to takie łatwe i poszli za swoją ciekawością, co spowodowało, że społeczeństwo
społeczność, jaką Dawid stworzył, urosła. Widać, że nie było to planowane, ale wykorzystane niemal perfekcyjnie, bo zmaksymalizować potencjał z sytuacji, w której wiele osób faktycznie by się tylko ośmieszyło. Tutaj było zrobione to z pewnym dystansem i kontrolą, co spowodowało, że ludzie zainteresowanych usługami Dawida tylko przybyło. No właśnie, to o tym mowa, czyli z tym hejtem, że to jest tak jak z wygraną w Totka. Po prostu Dawid wie, co z tym hejtem robić i po prostu to wykorzystuje. Myślę, że mało kto mógłby sobie pozwolić na takie działanie. Według mnie właśnie tak należy korzystać z nadarzających się sytuacji niezależnie od branży. Kontrola, umiejętność zdystansowania się i dostosowania do warunków to kluczowe czynniki w budowaniu marki osobistej, która odnosić będzie sukcesy. Wersja, w której obecnie jesteś dzisiaj i nie osiągnąłeś sukcesu, sorry, ale musisz się zmienić. Dlatego sylwetka Dawida jest tak niezwykle interesująca. Ja Wam bardzo dziękuję za ten dzisiejszy odcinek, za to, że oglądaliście. Oczywiście zapraszam na moje bezpłatne szkolenie, które znajdziecie w linku poniżej. No i do zobaczenia następnym razem. Cześć!